Zauważyłam też na Facebooku dziwną rzecz. Ludzie, którzy walczą o demokrację, zakładają organizację Kultura Niezależna, jak Sara Monowicz i tak dalej. W tej kwestii absolutnie są przeciw. Robicie sobie jaja z aborcji, bo to jest hostia. Aborcja stała się już elementem religijnym. Po prostu. Kobieta jest w tabernakulum chodzącym na dwóch nogach. I jeżeli usunie ciążę, dokonuje, tak jak mówisz, nie tylko złamania prawa, ale blasfemii, i w prywatną sferę to schodzi. Posunęliśmy się do tego stopnia, a myślę, że jeżeli ten rząd się utrzyma i władza Kościoła, i ta mizoginia, powiedziałam, że dwóch największych mizoginów rządzi Polską, bo to jest prawda. Mizoginem nie jest facet, który żyje sam albo z drugim facetem. Mizoginem jest mężczyzna, kobieta też bywa mizoginką, niestety, który uważa, że kobieta nie ma prawa do decydowania o sobie, bo jest osobą niepełnosprawną moralnie bądź intelektualnie. W efekcie my będziemy wybierać za nią. Skąd się takie przekonania biorą? Może z domu, na pewno z kościoła. Bo jeżeli jestem katoliczką, to muszę zdawać sobie sprawę, jaki garb antykobiecy za sobą niosę. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.